będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, czwarta niedziela w roku liturgicznym przed nami, będzie to odsłuchiwał później, to za nami. W każdym razie jest to wedle rozpisek liturgicznych Światowy Dzień Trędowaty. A więc w naszej modlitwie chcemy szczególnie pamiętać o tych osobach, które doświadczone zostały trądem, straszliwą chorobą, kiedyś nieuleczalną, do tej pory też bardzo trudną do wyleczenia. Do tej pory w Afryce tworzone są różnego rodzaju enklawy, które zrzeszają trędowatych, nie mają oni wstępu do innych miast czy wiosek, są w swoim gronie. Straszliwa choroba, ale chyba jeszcze bardziej straszliwy jest trąd taki duchowy, który mają często ludzie i mieli ludzie współcześni również Panu Jezusowi. Zobaczmy może dzisiaj troszeczkę tak od końca, moi drodzy, czyli od Ewangelii. W Ewangelii usłyszymy niejako kontynuację Ewangelii sprzed tygodnia, gdzie Pan Jezus stał w synagodze, aby czytać z księgi proroka Izajasza o tym, że jest tym, który przychodzi, aby Bogu mieć dobrą nowinę, więziom głosić wolność, ogłaszać rok łaski od Pana i tak dalej. I dzisiaj on wsiada o tym odczytaniu słowa i niesamowity kontrast. Z jednej strony ludzie są w niego wpatrzeni, zachwyceni tym słowem, bo to nie jest słowo, które jest ludzkim słowem, tylko to słowo, które ma moc. Natomiast z drugiej strony zaczynają się jakoś tak burzyć, domniemywać, ale czy to on może być jakiś ważny, skoro jest tylko z Nazaretu, czy może być coś dobrego z Nazaretu, jest przecież synem Józefa, znamy jego rodzinę, a Mesjasz przecież przyjdzie zupełnie skądinąd, będzie ponad tym wszystkim, nie będziemy znali jego pochodzenia, jego rodu. Takie dywagacje, moi drodzy, rodziły się w sercach. Więc pierwszy taki trąd. Kiedy Pan Jezus zaczął mówić, że wiele było kobiet za czasów proroka Eliasza, ale on nie został posłany do nikogo innego, jak tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Tam uzdrawia jej syna. Pamiętacie to, beczułka oliwy nie wyczerpie się i mąka także nie zniknie, dopóki ja nie powiem w imieniu Pana, powiedział Eliasz. Potem Pan Jezus daje przykład Syryjczyka, wodza wojska syryjskiego Naamana, który za proroka Elizeusza, tylko on został uzdrowiony właśnie z choroby trądu. I ta burza wśród znawców, wśród Izraelitów współczesnych Panu Jezusowi jest jeszcze większa, dlatego że oni nie rozumieją, że Bóg działa jak chce i kiedy chce, że Bóg ma tę moc, może jednego zdrowić, a drugiego chorobę zostawić, nie dlatego, że jest niedobry, nie dlatego, że nas nie słucha, tylko dlatego, że niezmierzone są wyroki Boże i muszą się wypełnić Jego znaki. Pamiętacie, jak apostołowie zapytali Pana Jezusa, dlaczego ten jest chory od urodzenia, jest niewidomy, czyja to jest wina, jego rodziców? On mówi, a Pan Jezus mówi ani jego, ani jego rodziców, ale na nim mają się objawić znaki Boże. Kochani, my często zobaczcie narzekamy na nasze choroby, trudności, zmagania, zwłaszcza ten trąd duchowy wzrasta, kiedy prosimy, błagamy, ale nie otrzymujemy od Boga, kiedy robimy posty, kiedy robimy wyrzeczenia, kiedy zabawiamy Eucharystię i nic. A Pan Bóg mówi, ale moje plany są inne. Jakże my się, kochani, w niebie zdziwimy kiedyś, że my chcieliśmy tak, a Pan Bóg mówi, wiesz co, ale to była ta droga. I zobaczymy, do czego ona miała nas doprowadzić, to będzie fantastyczne. Ostatecznie to niebo, ale do spełnienia Bożego planu. Pamiętam, jest taka włoska opowiedniczka siostry Faustyny, siostra zakonna, która też miała objawienia a propos Bożego miłosierdzia i która kiedyś prosiła za mamę 5 dzieci, która była ciężko chora, że mąż gdzieś tam zginął wcześniej i prosiła o uzdrowienie, a ta kobieta w krótkim czasie zmarła. I ta siostra zakonna była bardzo wzburzona. Panie Boże, no jak? Ta dzieci, no jak? Ona miała być zdrowa, żeby ogarnąć jej dzieci. Przecież to nie dla siebie miała żyć, to dla niej. Pan Bóg, Pan Jezus wtedy w objawieniach miał powiecie, bardzo się tak zasmocić, powiedzieć, córko moja, jakże ty błądzisz, jakże nie znasz mojego miłosierdzia. Ona więcej pomoże tym dzieciom z nieba, niż miałaby zostać tutaj na ziemi.
Niezbadane są wyroki Boże. Dlatego oni się burzyli, dlatego chcieli kamienować Pana Jezusa, bo im w ogóle nie rozumieli tego, co on byli mówi. Nie rozumieli, kochani, podobnie jak nie rozumiał Jeremiasz, jak nie rozumiem świętego Pawła, o czym przeczytałem w pierwszym, drugim czytaniu, o powołaniu Jeremiasza, który się wymawiał, o miłości, który miał miłości, o którym powie święty Paweł. Ta miłość Boża jest niezmierzona, jest inna, jest niepoliczalna, nie do uchwycenia przez rozum, jak my byśmy chcieli. Że On nas powołuje takich różnych, takich dziwnych i chce, żebyśmy spełnili Jego woli. Nasze zadanie jest tak naprawdę prosić Boga, Jezu, żeby przeze mnie spełniała się Twoja wola. Jezu, prowadź mnie. Jezu, pomóż mi, bym wypełnił to, czego Ty ode mnie, wypełniła to, czego Ty ode mnie żądasz, pragniesz, chcesz. Bo chociaż to może być dziwne, trudne dla mnie, to ono w konsekwencji, ona, ta wola Boża jest najlepsza, najskuteczniejsza. Bracie, siostro, niech dzisiaj w naszych sercach będzie ta modlitwa. Zanośmy różne prośby, błagania, ale zakończmy ich i zakończajmy zawsze tymi słowami. Jak Ojcze nam, bądź wola Twoja. Niech nas błogosławi na cały tydzień Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Amen.